Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. W grudniu zaczynamy ten cudowny, świąteczny, magiczny okres i ostatni miesiąc w roku. A skoro zaczynamy ten okres, to nie może być inaczej jak propozycja prezentów świątecznych. I dzisiaj chcę wam przedstawić kilka moich takich propozycji, które mam nadzieję, że was zainteresują, ale od razu zaznaczę, że nie będzie kosmetyków, nie będzie żadnych zestawów kosmetycznych i też nie będzie żadnych zapachów. Mimo tego mam nadzieję, że każdy z was znajdzie coś dla siebie inspirującego i uwaga, będą to same polskie marki. No dobrze moi drodzy, zacznę może od czegoś, co jest troszeczkę z tej półki jedzeniowej, ale też trochę zdrowej. I może być dla was, myślę, że pewną inspiracją. Jakiś czas temu kupiłam w sklepie Magic Mug, miody. Słuchajcie, miody, tak. Przepięknie zapakowane i wyjątkowe miody, sobotni miód, czyli z pasieki w sobocie. Są to oczywiście miody, jak zobaczcie, różnego rodzaju. Tutaj mam miód gryczany, tutaj mam miód standardowy, 100% naturalny. Ale dlaczego pokazuję wam te miody? Bo tak możecie sobie pomyśleć, no dobra, no ale miód, można kupić go praktycznie w każdym sklepie spożywczym. Moi drodzy, to są wyjątkowe miody. A to dlatego, że w nich znajdziecie zatopione albo kwiaty, albo sól, albo orzechy, na przykład pistacje. Oczywiście możecie kupić też, zamówić sobie standardową, tradycyjną wersję. Ale zwróćcie uwagę na to, jak te miody przepięknie wyglądają. Szklane opakowanie, taka drewniana nakrętka, a w środku wyjątkowy produkt. Ja akurat posiadam miód z buławatkiem, który przepięknie pachnie i cudownie się prezentuje. Taki miód można oczywiście wykorzystać na przykład na śniadanie, gdzie posmarujecie sobie ciepłą bagietkę, masełkiem i na przykład takim miodem. Ale można go również wykorzystać na przykład do zimowej herbaty. Drugi miód, który posiadam, jest to miód gryczany, który ma zatopioną sól morską i chili. I też wygląda fantastycznie. No zapach od razu ma zupełnie inny, no bo miód gryczany pachnie zupełnie inaczej. Ale moi drodzy, propozycja sobotni miód jest naprawdę wyjątkowa. Możecie dostać taki tradycyjny miód na przykład z różą, płatkami róży albo z zatopionymi pistacjami. I to, co chciałam wam powiedzieć, to oprócz tego, że możecie taki miód kupić sobie samodzielnie, wybrać, który wam się podoba ze względu na wasze kubki smakowe, ale na stronie Magic Mug są różnego rodzaju propozycje prezentowe. I na przykład znajdziecie ofertę dla kawosza, gdzie możecie w takim pięknym boksie, bardzo ładnie zapakowanym, dostać między innymi kawę dobrej jakości, ale również miód. Jest zestaw dla osób, które lubią pić herbatę. Tych zestawów jest naprawdę bardzo dużo w ofercie i jest w czym wybierać, ale ja właśnie chciałam wam zaproponować no właśnie miód, bo jest to też taki trochę oryginalny prezent, coś zupełnie innego niż w przypadku standardowego miodu kupionego gdzieś tam w sklepie, który nie zawsze do końca jest w 100% naturalny, albo jest jakaś to podróbka miodu. No oczywiście możecie skorzystać z takiej opcji, jeśli macie gdzieś w pobliżu pasiekę, że na przykład tam kupić sobie miód i przełożyć go do jakiegoś ładnego opakowania. Ale myślę, że to jest fajne rozwiązanie i ja wam je gorąco polecam, na pewno oryginalne i osoba, która otrzyma od was właśnie taki boks prezentowy lub też pięknie zapakowany taki miód, cudownie, naprawdę cudownie wyglądający, myślę, że się ucieszy. Zostańmy na chwilę jeszcze przy tej wersji takiej jedzeniowej, no bo oczywiście jak mamy okres świąteczny, no to nie może się on obejść bez pierników. Możecie pierniki sami przygotować, jeśli lubicie, jeśli macie na to czas, ładnie je udekorować i albo podarować komuś w prezencie takie pierniki, albo też dołożyć pierniki do prezentu, który już macie przygotowany. Ja natomiast znalazłam coś innego. Znalazłam pierniki, które są dostępne na stronie internetowej Piernik Wrocławski.
I są to pierniki w 100% naturalne. Co więcej, są to pierniki, które mają barwniki naturalne, czyli wszystkie te posypki, jakieś tam polewy, które znajdziecie na tych piernikach, są naturalne. I na stronie jest bardzo fajnie to wszystko opisane, między innymi znajdziecie skład tych pierników. I właśnie to je wyróżnia, że pierniki możecie kupić w każdym supermarkecie lub też przygotować sami, ale nigdy nie macie pewności, co tak naprawdę w nich się znajduje, a już nie wspomnę o tym, że te pierniki takie kupowane właśnie w supermarkecie nie do końca są naturalne. A tutaj mamy małą taką manufakturę, piernik wrocławski, która przygotowuje przepiękne pierniki i wcale nie są drogie. Ja skorzystałam z dwóch opcji i wybrałam sobie pierniki w kształcie gwiazdek oraz pierniki w kształcie rękawiczek, które idealnie kolorystycznie komponują mi się właśnie w moim wystroju świątecznym w mieszkaniu i będą ładnie wyglądały gdzieś do kawy, czy jak ktoś przyjdzie do nas, czy nawet w takim, wiecie, w pierwszy, drugi dzień świąt, kiedy będę częstować moich gości właśnie kawą i taki pierniczek. Fajna opcja, ale na przykład jeśli nie macie też dużo gotów i chcecie zrobić taki od serca wyjątkowy prezent, to myślę, że takie pierniki dodatkowo włożone w jakieś przepiękne opakowanie, czy to w jakiś ładny karton przeozdobiony czymś w środku i piękno do tego przywiązana piękna wstążka, albo na przykład tak jak ja wykorzystacie słoik. Słoik, jakiś właśnie taki szklany pojemnik, przewiążecie go ładną wstążeczką i to jest naprawdę fajny, słuchajcie, prezent. Myślę, że osoba, która otrzyma od Was takie pierniki pięknie ozdobione, świąteczne, właśnie w takim szklanym opakowaniu z ładną wstążką, też na pewno się ucieszy, bo jest to, tak jak mówię, mały gest, ale zawsze gest od serca, a takie są zdecydowanie największe. Dobrze, idziemy dalej. Trzecia moja propozycja to są świece. Ale też tutaj muszę wspomnieć, że są to wyjątkowe świece, ponieważ to też jest mała manufaktura i dziewczyna, która przygotowuje te świece, robi te świece, widać, że wkłada w nie całe serce. Są to świece oczywiście naturalne, czyli nie będziecie tutaj mieć żadnej chemii. Pakowane w przepiękne szklane opakowania, ale to, co mnie osobiście najbardziej zainteresowało, jeśli chodzi o właśnie te świece, bo tak naprawdę tych sklepów ze świecami znajdziecie całą masę. A jeszcze jak będziecie przeglądać Instagram, to na pewno wyskoczy Wam mnóstwo sklepów ze świecami. Natomiast tutaj w ofercie mamy box. Box prezentowy, do którego wybieramy sobie, w którym znajdziecie trzy świece. To Wy decydujecie o tym, jakie to będą świece i oczywiście macie te aromaty świąteczne, bożonarodzeniowe, grudniowe. Do tego wybieracie sobie, czy chcecie knot taki standardowy, czy chcecie knot drewniany. No i te trzy świece macie pakowane w bardzo ładny kartonik. Do tego wybieracie sobie kolor wstążki i cenowo trzy te świece w takim boksie wychodzą Was naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ja zdecydowałam się na świece o zapachu Jesienna Miłość, który już Wam mówię, jak pachnie. Dla mnie to jest taki aromat połączenia kawy, troszkę z karmelem, z wanilią. Przepiękny, ciepły aromat. Druga świeca, na którą się zdecydowałam, to jest gorąca czekolada. I ona rzeczywiście pachnie taką czekoladą. Coś wspaniałego. I trzecia opcja, którą ja wybrałam, to jest grzane wino. I powiem Wam, że rzeczywiście ta świeca pachnie jak grzane wino. No a grzane wino kojarzy nam się oczywiście z tym okresem świątecznym, z zimą. Coś wspaniałego, te goździki, to wino, mandarynka, takie korzenne aromaty, naprawdę przepiękne. I oczywiście odpalałam już te świece. I mogę Wam powiedzieć, że ich aromat jest przepiękny, unosi się w całym domu. Co prawda,
To są świece, które mają zupełnie inne woski niż na przykład świece Yankee Candle czy świece Bath & Body Works. To są takie woski, które zupełnie inaczej się palą i trzeba pamiętać o tym, że taką świecę trzeba na dzień dobry, jak ja to mówię, odpalić, palić mniej więcej przez 3 godziny, żeby też ona dobrze się tutaj nam rozchodziła po słoiczku i nie robiły się tak zwane tuleje. Też ze względu na knot, ona musi się troszeczkę inaczej wypalić. Ale ten aromat pięknie roznosi się w powietrzu i też, co jest bardzo ważne, nie będzie bolała Was głowa, nie będzie on zbyt intensywny, taki duszący i też na pewno takie świece są o wiele zdrowsze niż te świece, które wcześniej wymieniłam, popularne świece. A dla osoby, która lubi ładne zapachy w domu, która gdzieś tam kupuje sobie świece, kolekcjonuje świece albo na przykład ma nowe mieszkanie. Myślę, że taki zestaw właśnie 3 świecy, przepięknie zapakowane, sami decydujecie jakie to świece będą, sami wybieracie wstążkę, jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Teraz będzie opcja już bardziej taka, powiedziałabym, modowa. I tutaj zaproponuję Wam 3 pomysły. Pierwszy z nich jest to biżuteria. Okej, możecie powiedzieć, dobra, biżuteria to jest kruk, apart, Pandora. I okej, to są takie propozycje standardowe biżuterii, którą możecie wszędzie dostać. Ja natomiast, jak już wiecie, lubię taką biżuterię troszeczkę bardziej oryginalną. I wy też zauważyliście na moim kanale tutaj, że czasem dopytujecie, skąd ten pierścionek, skąd te łańcuszki, skąd ta broszka. I ostatnio zamówiłam sobie właśnie w sklepie By Dziubeka, z którego korzystam już od kilku dobrych lat, przepiękną szpilę z perłami w złocie, właśnie z takimi białymi perełkami. Do tego zamówiłam sobie również broszkę, która wygląda jak taki motyl wykonany z różnego koloru kryształków i kolczyki. Niestety nie mogę Wam dzisiaj tego pokazać, ponieważ cały czas czekam na moją przesyłkę. A w związku z tym, że ostatnio był ten Black Week, Black Friday, wszystko się dosyć mocno przeciąga. Natomiast wśród biżuterii, którą ja posiadam, jest między innymi ten pierścionek, o który też bardzo często pytacie, regulowany złoty właśnie z takimi perełkami. Posiadam również pierścionek taki na gumce z perełkami, też z dodatkami złotymi i z taką małą gwiazdeczką. Ale mam na przykład też z By Dziubeka pierścionek, który kupiłam kilka lat temu, złoty z czarnymi kryształkami. Na stronie internetowej właśnie sklepu By Dziubeka dostaniecie ogromną ilość przepięknych pierścionków. No ale z drugiej strony, okej, żeby kupić pierścionek, to trzeba też znać, jaki tam powinien być rozmiar, ewentualnie musi to być pierścionek regulowany. Ale broszka, moi drodzy, broszka to jest zawsze taki prezent, który moim zdaniem nie wyjdzie z mody bez względu na wiek zawsze będzie urozmaicać gdzieś naszą stylizację. Można ją przypiąć czy do czapki, czy do beretu, czy do szalika, czy do golfu, do marynarki, do płaszcza. I zawsze będzie to taki smaczek i dodatek. I właśnie w sklepie By Dziubeka dostaniecie przepiękną biżuterię, ręcznie robioną, polska marka, w bardzo dobrych cenach i można tam znaleźć naprawdę niesamowite perełki i myślę, że jeśli poprzeglądacie sobie stronę właśnie By Dziubeka, to na pewno coś tam znajdziecie. Tak jak mówię, ja tą biżuterię kupuję już od kilku dobrych lat, jestem bardzo zadowolona z jej jakości, nigdy absolutnie nic się z nią nie działo. Nie było takich sytuacji, żeby to złoto gdzieś tam odpryskiwało, żeby zmieniało kolor. Czy na przykład jak noszę pierścionek i go zdejmę, że robi mi się tutaj taka obwodówka, taki no wiecie, nie za ciekawe kolorystycznie, tak jakby schodziła mi ta emalia z pierścionka. Nic, słuchajcie, absolutnie nic. Uważam, że ceny są również adekwatne do jakości i tak jak mówię, znajdziecie w tym sklepie przepiękne perełki. Święta też kojarzą nam się z takim czasem, kiedy kupujemy skarpety, czapki, szaliki, ale ja nie będę Wam ich dzisiaj polecać, bo myślę, że to są trochę takie oklepane prezenty, chociaż zawsze się sprawdzają. Natomiast ja mam inną propozycję dla Was, a są to opaski. Opaski do włosów, opaski zarówno dla kobiet, jak i dla dziewczynek. Ale są to ręcznie robione opaski, które wyglądają jak klejnoty.
Znowu mamy tutaj polskie dwie marki, które Wam zaprezentuję. Jedna z nich robi tak cudowne opaski, że naprawdę, słuchajcie, można się w nich zakochać. Są to opaski zdobione koralikami, kryształkami, piórkami. Wyjątkowe i we włosach będą wyglądały jak coś niesamowitego. Oczywiście ich ceny są dosyć wysokie, ale tak jak mówię, jest to ręczna robota i widać po opaskach, że są takie małe, słuchajcie, cacuszka, takie smaczki, które przepięknie będą właśnie we włosach wyglądały, a ostatnio opaski stały się dosyć modne, więc taka opaska też podkręci, słuchajcie, każdą stylizację. Oferta jest bardzo duża i właśnie w tym sklepie znajdziecie nie tylko opaski dla nas, kobiet, ale są też opaski dla dziewczynek. Różne, przeróżne modele. Warto się zapoznać z tą stroną. Przejrzyjcie sobie co i jak. Ostatnio była też oferta na Black Week. Bardzo ciekawa, dużo przecenionych opasek, więc myślę, że warto się zainteresować. A jeśli z kolei wolicie opaski, które są również oryginalne, które są wykonane z materiału, ale w taki nietypowy sposób, już nie mają tych dodatków kryształków czy gdzieś tam jakichś koralików, to polecam Wam inny sklep, również ręcznie robione opaski, ale tutaj już mamy zupełnie inną fakturę, też nieco inne ceny i myślę, że też jest w czym wybierać, zwłaszcza w tych opaskach większych lub na przykład takie z woalką. Też wyglądają wyjątkowo i no, myślę, że każdej kobiecie taka opaska się spodoba. Tak jak mówię, podkręci zawsze jakąś stylizację i będzie też wyjątkowym prezentem, bo nie będzie to czapka, nie będzie to beret, a będzie to właśnie na przykład jakaś piękna opaska. Tak wyglądają moje propozycje, jeśli chodzi o prezenty świąteczne. W opisie do dzisiejszego filmu oczywiście zostawię Wam jak zawsze linki do tych sklepów, o których Wam wspominałam, ale zostawię Wam jeszcze linki do dodatkowych sklepów, które mogą Was zainteresować swoją ofertą i być może coś wpadnie Wam w oko. Także tak wyglądają moje dzisiejsze propozycje, jeśli chodzi o prezenty niekosmetyczne i w dodatku polskich marek. Mam nadzieję, że Was czymś zainspirowałam, zainteresowałam, być może skorzystacie z którejś z moich propozycji. A teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że kolejny raz się spotkaliśmy, że się widzieliśmy, że zostaliście do końca. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się moje pomysły, albo też moja propozycja. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze pomysły na prezenty. Być może ktoś skorzysta, wrzucajcie linki. Zawsze to będzie jakaś dla nas inspiracja. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!